Za każdym razem, kiedy pracujemy nad większawym projektem, takim jak ten ostatni, w którym mówiliśmy o kosztach życia w USA, pozostaje nam trochę materiału, który nie trafia do ostatecznej wersji filmu. Dzisiaj zatem wracamy ponownie do Ewy i Agnieszki, które przedstawią Wam kolejny aspekt tego, o czym mówiliśmy poprzednio, czyli odpowiedź na pytanie, co się bardziej opłaca, kupno czy wynajem domów w USA, plus kilka pochodnych tematów. Rent versus buy. People are asking, is it better... Przepraszam, właśnie po polsku. Tak. Czy wynajmować, czy kupić? Tutaj mamy taki przykład, posłużę się taką moją ściągą tutaj. Jeżeli kupimy dom za 350 tysięcy, miesięcznie powiedzmy, będziemy płacić za niego 2 tysiące za wynajm. Do tego trzeba zapłacić ubezpieczenie, to jest $30, powiedzmy takie miesięczne, czyli miesięcznie będzie nas kosztował wynajm tego domu, no nie tego, ale powiedzmy takiego za 350 tysięcy, troszeczkę powyżej 2 tysięcy. Wkład w własny kapitał będzie żadny, bo to będą pieniądze, które idą cały czas do tego, kto wynajmuje, prawda? To jest za wynajm. Jesteśmy w Brandon Farms, Hopewell Township. Jest to takie osiedle bardzo fajnych kondominiów i również domków jednorodzinnych. To jest taki kompleks z basenem, z kortem tenisowym i tutaj płaci się tak zwany association fee. Tutaj akurat za to miejsce, ono kosztuje $340 miesięcznie i association zajmuje się wszystkim, jeżeli chodzi o całe z zewnątrz budynku, koszeniem trawy, robieniem tam różnych grządek i śniegiem. To znaczy, jak napada śnieg, to zgarniają ten śnieg, tak? Zapraszam. Nie sypią śniegiem. Nie sypią śniegiem. Natomiast jeżeli kupimy, czyli tak, wkład własny po 15 latach nic, po 30 nic, dlatego że to po prostu jest przekazane, pieniążki są dla wynajmującego. Natomiast jeżeli byśmy kupili dom za $350 tysięcy, jeżeli trzeba będzie zapłacić za niego 20% depozytu, biorąc pod uwagę interest rate 3,99, teraz można jeszcze lepszą nawet zdobyć, 3,50. Mamy w grupie świetną kobietę, która również zajmuje się pożyczkami, a Agnieszka Worosz, także ona jest super do konsultacji. Jeżeli mortgage, czyli mortgage, sama pożyczka na dom będzie nas kosztowała 1335, do tego dodamy tax, który jest 2,19% od wartości domu i w przypadku zakupu domu za 350 tysięcy to będzie $605. Do tego dodamy homeowners insurance, to jest takie ubezpieczenie od tego, że się za dom. To nasze miesięczne wydatki będą nas kosztowały $1990. Będziemy płacić. Za wynajm będziemy płacić $2032 i te pieniądze po prostu są wyrzucone co miesiąc. Natomiast jeżeli zdecydujemy się zakupić dom, to wtedy po 15 latach nasz wkład własny w ten dom będzie wynosił 169 tysięcy. Dwie sypialnie, to jest takie kondo, dwie sypialnie, dwie łazienki. Bardzo fajny, otwarty taki floor plan. Tutaj mamy miejsce na stół, takie miejsce na jadalnię, kuchnia. Też nowo wykończona kuchnia, nowe platy, nowe tutaj są te zainstalowane szafki. Tutaj mamy wyjście na takie małe patio. Te wszystkie unity właśnie tutaj nie mają jakichś wielkich backyardów, aczkolwiek zawsze można sobie... O, właśnie. Grilla jakiegoś zmontować tutaj. Troszeczkę by trzeba było to zagospodarować. Ale to jest też fajna opcja, bo to jest... Zawsze można sobie posiedzieć tutaj, prawda? I tutaj jak to się wszystko zazieleni, to jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie. To by były te pieniądze, które oddamy za wynajm. A po 15 latach będziemy właścicielami. 169 tysięcy to będzie nasz wkład własny właśnie w ten dom. A po 30 latach 350, czyli cała pożyczka będzie sprawdzona.
Także pytanie, czy wynajmować, czy wynajmować, czy kupić, no za moim zdaniem trzeba to dokładnie przemyśleć, aczkolwiek kupno domu, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli ma się pieniądze na depozyt, a są teraz bardzo różne opcje, jeżeli chodzi o pożyczki domu, warto. No, to jest fajna opcja taka dla, powiedzmy, first time home buyers, ktoś to kupuje dom po raz pierwszy. Młodzi ludzie może, którzy są bardziej skupieni na karierze, nie chcą się zajmować ogródkiem, jakimiś tam wielkimi naprawami ze względu na to, że nie mają czasu. Tutaj Association zajmuje się wszystkimi naprawami, jeżeli chodzi o zewnątrz budynku, czyli cały siding, dach. W środku, no to oczywiście tutaj jest dużo takich fajnych update zrobionych, że w zasadzie no, nie wymaga jakichś większych remontów i to przez długi okres czasu. Trzeba zrobić bardzo dokładny takie rozeznanie rynku. Zależy gdzie, zależy jaka cena. Dlatego trzeba również właśnie pracować z dobrym agentem, żeby pomógł właśnie w tym całym procesie. Jeżeli chodzi na przykład o pożyczki, jest w tym momencie bardzo dużo opcji dla kupujących domy, dla ludzi, którzy kupują po raz pierwszy. Oprocentowanie kredytów teraz jest naprawdę bardzo niskie, dlatego warto jest w tym momencie, jeżeli jest taka możliwość, przemyśleć kupno domu i definitywnie jest warto. Jakie Twoim zdaniem teraz są różnice życia w tym domu względem tego, gdzie byliśmy w Poznaniu? No, różnice w kosztach życia? No definitywnie tutaj jest zupełnie inny styl, dlatego że to jest takie osiedle mieszkaniowe. Tutaj mamy definitywnie mniej prywatności. Aczkolwiek cenowo, prywatności w tym względzie, że mamy sąsiadów, powiedzmy, koło siebie blisko. Natomiast jeżeli chodzi o koszty, to to mieszkanie kosztuje 317 500 dolarów. Czyli mniej niż połowa tego. Tak. Tylko no, rzeczywiście jest to inny dom, jest to zupełnie inna opcja. On jest 24 lata. To osiedle, ten dom tutaj ma 24 lata. Kosztują, tak jak mówiłam, 317 500. Taksy tutaj są, na ściągę moją muszę patrzeć, bo nie pamiętam wszystkiego, prawie 8 000 dolarów. Niestety, znowu mówimy o Hopewell Township School, dystrykcie szkolnym. Hopewell Township to są jedne z lepszych szkół i tutaj ludzie właśnie płacą za to takie wysokie podatki. Jest to położenie tego miejsca też jest bardzo fajne, dlatego że jesteśmy blisko 95 do Pensylwanii. Dużo tutaj jest takich ośrodków jak Capital Health czy inne farmaceutyczne koncerny. Także jeżeli chodzi o położenie tego, to też jest właśnie dobre. Tutaj jako ten development w Hopewell Township, tutaj jest woda dostarczana od miasta, czyli tu jest public water and public sewer. W większości domów wolnostojących w Hopewell, tak jak pokazywaliśmy ten poprzedni, to jednak tam są i studnie, i własne septyczne systemy, które są prywatnie zakładane, także... No i warto wspomnieć tutaj, że nie płaci się kosztów takich jak właśnie utrzymanie obejścia domu typu trawy i tak dalej, ponieważ to wszystko jest praktycznie opłacane przez to stowarzyszenie, tak? Dokładnie. Tutaj za stowarzyszenie płaci się 340 dolarów miesięcznie, no ale oni właśnie zajmują się wszystkimi trawnikami, odśnieżaniem, jeżeli jakiekolwiek problemy są z dachem czy z zewnętrzną częścią budynku, to oni to wszystko załatwiają. Powiedz mi, czy na inwestowaniu w domy, w real estate można stracić? Pewnie, że można. Pewnie, że można, zależy gdzie się kupuje. Jest to definitywnie rzecz, jeżeli ktoś jest zainteresowany zainwestowaniem w real estate, na przykład pod wynajm.
trzeba zrobić definitywnie, bardzo dobrze się rozeznać, gdzie się kupuje. Trzeba, ja na przykład, jeżeli pracuję z klientami, którzy są zainteresowani tym, robię taki bardzo poważny market research i patrzę, hello, i po prostu badamy, co się wynajęło w przeciągu ostatniego roku, za ile, jak długo było na rynku. Wtedy się bierze wszystkie te koszta pod uwagę i zależy gdzie. To wszystko, jeżeli chodzi o real estate, a nieruchomości, to wszystko jest uzależnione. Dobra, no to wszystko zależy gdzie, bo jest na przykład kilka takich developmentów tutaj. Ja się specjalizuję, powiedzmy, w Brandon Farms, Hopewell Township. Princeton area jest taki development, który się nazywa Montgomery Woods. I tam ja pracuję z inwestorami, którzy kupią czasami troszeczkę taniej, lekko podremontują i wynajmują to. Jest to definitywnie bardzo opłacający się biznes. Zależy tylko, mówię, od tego, gdzie jest to umiejscowione, bo zupełnie inaczej takie, powiedzmy, osiedla porównują się do wolno stojącego domu gdzieś tam w Hopewell Township, tak w zasadzie gdzieś w jakimś lesie. Trzeba popatrzeć, jak daleko jest w okolicach Princeton. Zawsze jest warto ze względu na to, że ten uniwersytet tam jest i on nigdzie nie idzie. Hopewell Township, Brandon Farms też, dlatego że tu jest Capital Health, tam jest, tu jest dużo właśnie takich farmaceutycznych firm, prawda? I to dlatego też one są zawsze, tu jest zawsze, zawsze jest właśnie dobra opcja na to. Poza tym, tak jak Ewa mówiła, w tych regionach, gdzie są dobre szkoły, gdzie osoby ewentualnie nie są zainteresowane kupnem z różnych powodów, na pewno się nie straci, chyba że coś się zdecydowanie strasznego wydarzy ze szkołami, albo nawet w tych regionach, w których szkoły nie są dobre, natomiast one są położone tak interesująco lokalizacyjnie, jeżeli chodzi o rynek pracy, też dla takich młodych osób, które są skoncentrowane na tym, żeby dojeżdżać do Nowego Jorku, a nie stać ich na to, żeby wynajmować w Nowym Jorku, jest to również dobra opcja, więc pewnie nie ma, ja podejrzewam, że tak jak wszędzie i również w Polsce, nie ma takiej złotej odpowiedzi, że nie straci się albo straci, to wszystko zależy od miejsca i pewnie od czasu. No ja zawsze słyszałem, że wystarczy poczekać i wtedy zawsze się zyska na miejscu, czy to jest prawda? Czasami może trzeba długo poczekać. Czasami trzeba długo poczekać, ale no wiadomo, było kilka takich sytuacji na rynku, które po prostu dokładnie i dużo ludzi bardzo dużo straciło i nie mieli na to szansy, żeby czekać, dlatego że banki po prostu poprzejmowały te wszystkie domy i tutaj, kiedy nie ma opcji, no to wtedy jest ciężko. Zawsze podejmujemy jakieś ryzyko, oczywiście, aczkolwiek trzeba to wszystko zbalansować, przemyśleć i wydaje mi się, że to jest dobra opcja. Oprócz tego w tym osiedlu jest bardzo fajna opcja taka, że można sobie pójść popływać, w tenisa pograć i to wszystko jest wliczone właśnie w te koszty association fees i one pokrywają to wszystko. A tu na tym całym osiedlu są chyba 2 lub 3 baseny. Oprócz tego korty tenisowe. Jest jeszcze taki tak zwany clubhouse, gdzie można sobie organizować różne imprezy. Jest to bardzo fajnie wyglądający taki budynek z kilkoma pomieszczeniami, z własną kuchnią i dla rezydentów właśnie Brandon Farms on jest udostępniany i ludzie mogą sobie tam robić, czy urodziny, czy jakieś tam. Myśmy mieli kilka spotkań Polish Women in New Jersey and Pennsylvania Networking też. A powiedz mi tak jeszcze na szybko, co sprawia, że jesteś dobrą agentką nieruchomości? Powiedz. To chyba ja powinnam powiedzieć, tak? Ja. Jedna rzecz, która jest bardzo dla mnie ważna, jako dla potencjalnego kupca, to to, żeby my rozumiemy się, jakby agent nieruchomości rozumie nasze potrzeby. Agent nieruchomości, bo oczywiście, że to jest jego praca i na samym końcu on na tym zarabia, ale też jest elastyczny, jeżeli chodzi o wymagania, jest otwarty, jest punktualny. To może są takie bardzo drobne, infantylne rzeczy, natomiast one są zdecydowanie dla osób, które kupują i które mają ustawiony swój grafik dnia
takie drobne rzeczy jakby tworzą całość i agent nieruchomości jest otwarty w komunikacji, więc ja no jest trochę takim psychologiem. Ja tutaj muszę powiedzieć, że ja sobie nie zdawałam z tego sprawy do momentu, do którego właśnie weszliśmy w tą transakcję zakupu, sprzedaży domu i zakupu domu, kiedy taki ten element taki estetyczny jest tutaj istotny. Ja promując trochę Ewę, ale wierząc, że jest bardzo dużo dobrych polskich agentów nieruchomości na pewno w tym regionie. Natomiast to, co zupełnie zwaliło mnie z nóg, brzydko mówiąc, to jest to, że dom, który sprzedaliśmy w tej chwili, jest położony w dobrej lokalizacji, ale ze względu na różne koszty, które tam wchodzą, te domy w naszej lokalizacji stoją na rynku 4 miesiące. Nasz agent nieruchomości, tutaj wszystkie papiery na niebie i ziemi pokazują, sprzedał nasz dom w jeden dzień. To znaczy tego dnia, kiedy był open house, dostaliśmy ofertę, której się nie spodziewaliśmy. I to są różne rzeczy. Jedna rzecz to jest właśnie taka być może nie bardzo agresywne podejście do sprzedającego i do potencjalnego kupującego. Druga rzecz to jest takie trochę oko marketingowe. Tak, jest bardzo profesjonalnym agentem nieruchomości. Jest bardzo profesjonalnym. Jeszcze sam fakt taki, że współpracuje, czy ma swoje takie kontakty z agentami, którzy obsługują Pensylwanię, bo tutaj to pewnie Ewa powinna powiedzieć, że żeby być tym agentem, to trzeba mieć, ja nawet nie wiedziałam, licencję na określony stan, więc to nie jest tylko tak, że sobie sprzedaje wszędzie. To też powoduje to, że jakby otwierają się perspektywy. Kupno domu jest bardzo długim procesem, sprzedaż domu jest bardzo długim, stresującym. Ilość wizyt, które Ewa z nami odbyła do tej pory, ilość domów, które obejrzeliśmy, ilość razy, w których byliśmy w jednym domu, ilość godzin i spóźnień z naszej strony też. Ja myślę, że to jest rzecz, którą się ogromnie ceni, na równi wręcz z takim merytorycznym jakby doświadczeniem. To wszystko na dzisiaj. Jak zwykle ciekaw jestem Waszych komentarzy i opinii, co sami myślicie na ten temat. Kupno domu oczywiście nie jest dla wszystkich. Trzeba spełnić szereg wymagań i być w odpowiedniej sytuacji, zanim zdecydujemy się w ogóle na kupno domu. Ale w życiu wielu ludzi nadchodzi taki moment, że mają jakąś tam nagromadzoną sumę pieniędzy, czy oszczędności, czy po prostu są w sytuacji, która pozwala im na zakup domu. I wtedy na pewno ważna jest ta decyzja, czy chcemy kupić, czy może jeszcze wynająć, czy w ogóle wynająć, czy kupno nie jest dla nas, czy i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że dla wielu z Was ten film jest istotny. I chciałem go opublikować, zanim przejdziemy do następnego punktu programu. Otoczenie, w którym dzisiaj siedzę, może już trochę zdradza, co będzie dalej. Odbiegniemy trochę tym razem od tematów Polaków w USA. Po to, żeby pomówić o czymś zupełnie innym, co również, mam nadzieję, Was zainteresuje. Myślę, że mamy ciekawy materiał, nie mogę się doczekać, żeby Wam go pokazać, więc do zobaczenia wkrótce. Dzięki za uwagę dzisiaj. Kliknijcie subskrybe, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Do zobaczenia. In my house, the phone rings all the time. Is you know what it is? Yeah. Oh, it's still you know what we can do?